Sylwek Miller przed galą Strive 4 w Rzeszowie. Sylwku, miło Cię widzieć. Dawno nie mieliśmy okazji porozmawiać, więc korzystam z okazji. Cześć. Cześć, mi też miło. Myślę, że będziesz moim talizmanem. Jak ostatnio rozmawialiśmy, to chyba wygrałem. Też to było w październiku, to była armia. Chyba z Dawidem Pasternakiem wtedy walczyłem, więc na to liczę. Mam nadzieję, że się przydam w takim razie. Sylwku, zacznijmy może od ważenia, miejmy to już za sobą. Udało się przestrzelić wagę. Co takiego się stało z tym organizmem, że mimo tego, że to był catchweight, to gdzieś tam nie udało się dowieść tego limitu? Catchweight przede wszystkim był catchweight, dlatego że zacząłem przygotowania 6 tygodni przed walką. Trochę późno, ale miałem swoje, powiedzmy to, problemy bardziej osobiste i nie powiem, że się prowadziłem jak sportowiec pierwszy raz od 10 ponad lat, jak ich trenuję. Prowadziłem się tak, jak nikt się nie powinien prowadzić. Mój organizm nie widział słońca przez miesiąc i tak dalej, no ale to nie jest ważne. To nie będziemy teraz tutaj szukać jakichś wymówek. Po prostu to ja zepsułem, ja mogę tylko mojego rywala przeprosić, bo pierwszy raz mi się to zdarzyło, zawsze to zdarzyło się i to bardzo często moim przeciwnikom. Tutaj ja zlekceważyłem sprawę, może nie samo robienie wagi, tylko te przygotowania były jakieś tam po części zlekceważone i tak wyszło, no ale ja mogę z mojej strony przeprosić, to ja za przeproszeniem spieprzyłem sprawę i tylko mogę siebie winić i nikogo innego. Jasne. Czy miałeś okazję porozmawiać z rywalem, nie wiem, chociażby przez tłumacza, czy to jest na razie takie pierwsze oficjalne przeprosiny dla niego przez Ciebie składane? Dokładnie. Tutaj też na face to face powiedziałem, że przepraszam za niezrobienie wagi. Tak to nawet nie miałem możliwości, w sensie nie było gdzie pogadać, dopiero tu zobaczyliśmy się tak pierwszy raz i tutaj pierwszy raz go przeprosiłem. Tak. Kara za niezrobienie wagi jest surowa. Wielu zawodników twierdzi, że to, co robi Fen i co teraz robi też Strive, czyli to odejmowanie punktu za niezrobienie wagi, to jest takie trochę już bolesne, dotkliwe, dla niektórych sprawiedliwe, dla niektórych nie. Jak ty podchodzisz do tej kary? Czy to uważasz, że to jest współmierna kara, ten jeden punkt? Bo on czasami może ustawić tak naprawdę całą walkę. No na pewno to może ustawić walkę. Jeżeli walka jest, jak będzie wyrównana, to tym bardziej. Ale moim zdaniem to jest sprawiedliwe. Niestety przytrafiło się to mi, a nie moim przeciwnikom, rywalom, którzy nie robili wagi. No trudno, trzeba to przeżyć, ale uważam, że jak najbardziej to jest zasłużona kara. Zawsze to były te pieniądze, umówmy się na tym poziomie finansowym, na którym my jesteśmy, to nie są pieniądze takie, żeby się tu zażynać, tak? A ten punkt jednak daje do myślenia, no mi na pewno da bardzo dużo i z mojej strony mogę zapewnić, że w życiu takiej sytuacji nie dojdzie, bo ponieważ jeżeli będzie nawet taka sytuacja, że ja wezmę walkę, to na pewno nie tyle czasu będą trwały przygotowania, ile ja teraz zrobiłem, tak? Porozmawiajmy w takim razie o Twoim rywalu. To jest zawodnik z aktualnie ujemnym rekordem, no ale jednak zawodnik, tak? A to jeśli ja dobrze kojarzę, to jest 4-5-1? Przynajmniej tak pokazuje ta polityka. To się zmieniło, bo ja jak patrzyłem, było dodatnie, więc nie wiem. Okej. Dobra, to umówmy się, na granicy. Gość z takim rekordem, który jest rzeczywiście na granicy. Ja rozumiem, że Ty masz jak najwyższe ambicje, ale też czasami takich zawodników trzeba brać. Ja muszę. To nie jest to, że ja teraz szukam po prostu jakiegoś tam leszcza, za przeproszeniem w cudzysłowie, bo nie o to mi chodzi, tylko po prostu potrzebuję takiego rywala, w którym też muszę sprawdzić niektóre rzeczy, bo w moich ostatnich 3 walkach nie grało to, uwierzcie mi, nie grało to, że jak czegoś nie potrafię, czy byłem słabszy, bo nie czułem się słabszy od tych rywali, tylko ja walczyłem tak jakby ze swoim ciałem, ze swoją głową, tylko i wyłącznie. I nie wiem, o co chodzi. Mam nadzieję, że też trochę zacząłem współpracować tutaj z psychologiem. Mam nadzieję, że też to też jest krótki czas akurat, żeby może nie wiem, czy to akurat zadziała, tak? Bo tu nie mam jakiegoś długiego terminu współpracy z nim, więc to akurat może nie zadziałać, ale mam nadzieję, że to wreszcie ruszy, że wreszcie będę pokazywał to, co potrafię, a nie 5-10% tego, co potrafię, bo naprawdę max 10% pokazywałem tego, ponieważ ja wychodziłem i walczyłem z sobą, nie walczyłem z przeciwnikiem i to jest najgorsze, nie? Bo jakbym wiedział, jak to uruchomić i wrócić do tych wcześniejszych rzeczy, jak było kiedyś. Kiedyś umiałem milion razy mniej i pokazywałem jeszcze więcej w klatce niż umiałem, a teraz znowu jest na odwrót, więc no, mam nadzieję, że to się odblokuje.
To jest bardzo ciekawe, co ty mówisz. Wielu zawodników podkreśla to, że walkę wygrywa się albo przegrywa już w głowie, tak naprawdę zanim jeszcze się wejdzie do klatki, a to, co później się dzieje w klatce, to już jest tylko wypadkową tego, jak ta głowa pracuje. Jak obserwujesz siebie z tych ostatnich walk i z tych wcześniejszych, w których to wszystko jednak grało, to jakie są podstawowe różnice? W czym ty widzisz te różnice? Odpowiedź moja brzmi, nie wiem. Niestety, chciałbym znać odpowiedź na to pytanie, ale rozmawiając z tyloma osobami, naprawdę, kiedyś może byłoby mi głupio o tym rozmawiać, teraz jestem w tym momencie, jestem otwarty, w sensie tak otwarty do ludzi z tym problemem, bo kiedyś po prostu też, powiedzmy to, psychika to był temat tabu i no, jak gość, który walczy, idzie się naparzać w klatce, tak, gdzie jest taka formuła, jaka jest, gdzie jest rzeź czasami w klatce, może mieć problemy z psychiką, nie? Bo to nie jest to, że ja się boję, żebym się czegoś bał, nie? To wiedział, że mam walczyć ze strachem, z takim, to jest coś po prostu innego. To nie jestem w stanie tego opisać, w sensie odpowiedzieć, co to jest, bo bym wiedział, to bym to robił i bym na tym pracował, tak? A to jest gdzieś głęboko we mnie, nie wiem. Nie wiem, czy to nie są jakieś tam, po prostu odzywają się we mnie zaszłości z mojej historii, z mojego życia, tak? Bo to na pewno nie jest ze sportu, tak? To jest gdzieś głęboko ukryte w mojej głowie z życia mojego, gdzieś coś poza, tak? Poza sportem. Bo tu akurat jest wszystko podopinane. Jak na ostatniej walce wychodziłem na Cage Warriors, tam wszystko było idealnie, uwierzcie mi, była waga idealnie w punkt, schodziła jak oszalała, aż byłem w szoku, ten Arbi i Anzor też byli w szoku, ja byłem w humorze, to tamto, na tarczach przed walką to samo, i był naprawdę mega, robiłem z Anzorem, tak, gdzie no naprawdę może potwierdzić to, że czuł to wszystko, że jest to, że jest. Wychodzę do klatki i nie ma, bam, nie ma mnie, zamykam, jestem zamknięty sam w sobie i ktoś by powiedział, rzuć prawy prosty, lewy prosty, kogoś padnie, nie zrobiłbym tego, bo nie wiem. No nie zrobiłbym tego. Czy jest jakiś rodzaj blokady, który ty musisz przepracować, więc pomysł na to, żeby współpracować z psychologiem sportowym, moim zdaniem absolutnie trafiony. I myślę, że też żyjemy w takich czasach, w których mówienie o tym, że trzeba coś przepracować, chociażby z psychologiem sportowym, jest coraz bardziej popularne i myślę, że możesz o tym spokojnie mówić. Poza tym, moim zdaniem, to jest taki trochę pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście odkryć, co tam jest, prawda? Dokładnie. Trzeba też się otwierać. Uwierzcie, ludzie walczą ze swoimi demonami, bo każdy ma swoje sposoby. Ja nie będę mówił, chodźcie do psychologa, idźcie tam tu, bo każdy ma swój sposób. Szukajcie swoich rzeczy, z którymi, powiedzmy to, depresja dzisiaj jest dość popularny temat, tak? Walczcie z tym, proszę was, mocno. Mnie też to cholerstwo dopadło i walczcie z tym jak możecie, tak? Nie mówię jak, ale walczcie, nie poddajcie się, bo życie jest piękne, trzeba je doceniać, a w depresji ciężko to zrobić, tak? Ja myślę, Sylwku, że my moglibyśmy jeszcze długo na ten temat porozmawiać. Myślę, że to, co powiedziałeś, jest tak ważne, że chyba chciałabym z tym naszych widzów zostawić, żeby oni sobie też po prostu pomyśleli o tym, jaki temat poruszyłeś. Nie będę ci już dopytywać o samą galę, będzie pewnie okazja po tym, żeby w Media Roomie po walce porozmawiać. Ja ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że ludzie w tym środowisku sportów walki coraz głośniej mówią o tym, o tych problemach, które też wojownicy z krwi i kości mogą mieć, więc ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że będę tym talizmanem i do zobaczenia jutro w Media Roomie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.